Witam serdecznie. Przeżyliśmy wczorajszy otwarty trening Ngannou, a dzisiaj Ngannou i oczywiście Tyson Fury. Dzisiaj przeżyłem również nie jedną, ale trzy konferencje prasowe, bo chłopaki tam w Riyadzie się dobrze bawią, bo tego jeszcze nigdy nie było. Trzy z rzędu. Bezsensownie oczywiście, kompletnie na początku Mahmudow, a nie, właściwie zacznę od wczorajszych tych treningów pokazowych, które chyba pierwszy raz mi się zdarza to powiedzieć, jeśli chodzi o Tysona Fury bardziej poważnie, o ile w ogóle tu można mówić o jakimś poważnym podejściu, podszedł do tego Tyson Fury, przynajmniej jakieś składał ciosy, widać było jakiś tam pomysł. Sugar Hill pewnie powiedział, że tak nie robimy przez 3 dni, to chociaż poruszaj tymi rękoma, jak kamery są włączone, no co potrafi Tyson Fury, to nikogo specjalnie nie trzeba zachęcać, żeby oglądał, bo wszyscy widzieliśmy jego walki. Niepokonany, jeden remis na koncie, natomiast bardziej nas ciekawiło, czy w dalszym ciągu w tym zwolnionym tempie będzie zadawał i udawał, że nie umie zadawać szybszych ciosów Francis Ngannou, no więc udawał krótko, a później dwa razy w miarę w normalnym tempie te ciosy zadał, czyli tam szału nie było. Powiedzmy tak, szału nie było. Przy okazji zobaczyliśmy też Martina Bacole, zobaczyliśmy Joe Parkera, zobaczyliśmy Mahmudowa i ich rywali. Panowie czują się doskonale, ale też te treningi, wiadomo, treningi medialne, jak oglądacie moje vlogi albo czytacie to, co piszę przez ostatnie, nie wiem, 30 lat, to wiecie, co na ten temat myślę. Niektórzy, bardzo, bardzo niewielu, robią z tego coś normalnego, natomiast dla większości jest to taki moment, żeby wyjść, no, kamery są włączone, w kontrakcie jest, że mam być, więc jestem. Natomiast dzisiejsza konferencja prasowa po raz kolejny, wiadomo było, że tak będzie, natomiast po raz kolejny nie dość, że Tyson Fury ruszył do akcji z tym swoim słowopotokiem, ty wielka, gruba kiełbaso i tak dalej, zniszczę go, natomiast wziął ze sobą również ojca, który Johna Fury, który zaczyna być takim sidekickiem, takim człowiekiem z boku, który wspomaga wszystko to, co ty robisz. Pamiętacie, jak Mike Tyson miał tego krokodyla, tego gościa, co wrzeszczał z tylnego ringu, z tylnej części, nie ringu, tylko z tylnej części miejsc dziennikarskich, no to kimś takim w tej chwili jest John Fury, który stwierdził, że ponieważ mój syn ciągle się rozbiera, więc ja też się rozbiorę. W trakcie, jak mówię, lecą tam te różne fotki z wczorajszego medialnego treningu pięściarskiego i z tego, co się działo dzisiaj na konferencji prasowej. Paru rzeczy się dowiedzieliśmy, których na przykład nie wiedzieliśmy, że są. Na przykład Bob Arum ogłaszający, że Francis Ngannou to jest najlepszy zawodnik MMA w historii tego sportu. 15 sekund ciszy teraz powinno być, natomiast cały szacunek dla Boba. Ja bym chciał mieć 15 lat mniej niż ma Bob i mieć taką sprawność umysłu, natomiast no, to jest wielce zasłużony człowiek dla boksu i nie dla MMA, więc nawet nie będę wymieniał tych 10, których można przed Ngannou wymienić bez zastanawiania się. Może wy wpiszecie. Wpiszcie 10 zawodników MMA, którzy w historii na pewno są lepsi niż Francis Ngannou. Myślę, że powinno wam zająć nie więcej niż 10 sekund. Bo mniej więcej tyle mnie w głowie zajęło, żeby pomyśleć o 10 zdecydowanie lepszych od Francisa Ngannou. Natomiast również powiedział, że mamy też do czynienia z najlepszym pięściarzem w historii boksu, czyli Tysonem Fury, również z 10 można by wymienić w ciągu 10 sekund. Dobra, możemy zrobić taką listę 10 i 10. Czy wy zróbcie? No w każdym razie ten cały hype tego to w ogóle jest obłęd. Tyson Fury, przepraszam, John Fury, bo już mi się mylą, bo słuchajcie, jak zamkniecie oczy i słyszycie, jak mówi John Fury, to jesteście przekonani, że to jest jego syn. Normalnie jakby oni mogą przez telefon rozmawiać jeden za drugiego, bo to nie jesteś w stanie poznać. Natomiast jakby się rozebrał, to już w ogóle się nie można było, nie można się było rozpoznać, kto jest kto.
zaczął machać rękoma do Nganu, stwierdzając tam, zapomnij o moim synu. Oczywiście używał słów powszechnie uznawanych za pobraźliwe. Zapomnij o moim synu, ze mną byś nie wygrał. Myślę, żeby wygrał z Johnem Fury. Nie wiem, czy Francis Ngannou wygrałby z Johnem Fury. Pewnie by wygrał. Pytanie oczywiście do tego, jak zawsze, bardzo grzecznego Francisa. Czy wiemy, że masz power? Twierdzisz, że masz power, ta power jest wielka, a wszystkich niszczysz. Ja już mówiłem to chyba z 5 razy, więc nie będę tego powtarzał, że nie wiemy, jaką ma power w wadze ciężkiej. To, że nokautował ludzi w MMA, znaczy zero. Zero. To zupełnie nic nie znaczy. To jest jedna rzecz, a druga rzecz, takie pytanie zostało mu zadane i to akurat jest słuszne pytanie. No dobra, masz ten power, tylko czy będziesz wiedział, w jaki sposób skorzystać z tego power? Bo mieć ten power, a trafić rywala, szczególnie takiego jak Tyson Fury, to są dwie kompletnie różne rzeczy. Zupełnie różne rzeczy. On natomiast odparł, że nie ma problemu, przez 3,5 miesiąca trenował, więc 2,5 miesiąca za długo. Jeśli 3,5 miesiąca, bo tam widzę, że tam te hyperbole latają niesamowite wokół tej gali, natomiast biorąc pod uwagę, że tam sprowadzono chyba 14 czy 15 pięściarzy, McGregora zaproszono tam chyba na tych wszystkich, Pacquiao, Usyk i tak dalej, tam wszyscy będą. Wszyscy będą, którzy przyjęli zaproszenie, nie bezpłatne oczywiście, od szejków, żeby to oglądać. No to jak ktoś tam wydał, nie wiem, z półtorej bańki albo z bańkę, żeby tylko zaprosić gości, no to wiadomo, że te hiperbole muszą być też cały czas powtarzane przez zawodników. Mike Tyson to jest ten moment, w którym zawsze chciałem być, kiedy mogę być częścią historii, bardzo chętnie z nią zostanę. Nowym mistrzem świata zostaje Francis Ngannou, wykrzykiwał i Mike Tyson, i trener, bo przecież ma dwóch trenerów, Francis Ngannou, delikatnie zapominając, że tytuł mistrza świata w ogóle nie jest stawką tego pojedynku, natomiast zaprezentowany przed wejściem tej dwójki na ring Mauricio Sulejman oczywiście nikogo nie prostował. Natomiast mnie te okrzyki i nowym mistrzem świata, żadnym mistrzem świata, bo tutaj nie ma w stawce tytułu mistrza świata, więc panowie możecie sobie wykrzykiwać ten pas Riyadh Season zrobiony specjalnie dla tejże walki. I od razu Frank Warren tu wskakuje, który mówi, mam nadzieję, że tak już będzie zawsze, że co roku o ten pas będą wszyscy najlepsi walczyli. Miejmy nadzieję, że to stanie się tradycją. Mnie przeraża, od razu wam mówię, mnie przeraża ten pomysł, że za jakiś czas wszystko będzie odbywało się w Arabii Saudyjskiej, w Katarze albo w tych krajach, które mają za dużo pieniędzy. Mnie to kompletnie przeraża. Natomiast bardziej wyluzowany niż zwykle, śmiejący się niż się spodziewałem, może nie niż zwykle, bo on wyluzowany jest zawsze. Ja pamiętam jak dzisiaj, jak byłem na pierwszej walce, byłem na wszystkich trzech, ale jak byłem na pierwszej walce Tysona Fury z Deontayem Wilderem przed ważeniem w tym namiocie, gdzie oni tam byli z całą swoją grupą swoich kumpli, tam przychodzili jakieś kibice, trenerzy, to piosenki sobie śpiewał. To chyba nawet zrobiłem, nie wiem czy vlogi wtedy już robiłem czy nie, ale na pewno gdzieś tam wrzuciłem w różnych mediach, że dla mnie szacunek, bo pamiętamy jaka była pierwsza walka, jaka była poprzednia walka Tysona Fury przed Deontayem Wilderem. Tam się wszyscy spodziewali, łącznie ze mną oczywiście, że to będzie krótka piłka i miazga w wykonaniu Deontaya Wildera. Natomiast jak zobaczyłem ten luz faceta, który wychodzi na Deontaya Wildera, to mówię, tak pomyślałem, coś tam w głowie tego gościa siedzi. No dzisiaj ten luz również był, tak jak mówię, ponaśmiewali się trochę. Tyson Fury ponaśmiewał się z Francisa Ngannou, stwierdzając, że cały czas mówiłem mu, żeby tą klatę pokazał. Widzę, że dzisiaj się pokazał, no bo pokazał się w tej marynareczce. Widzicie te zdjęcia z tyłu. Mam nadzieję, że uda mi się wrzucić, bo coś mam z systemem problemy. Ale widzę, że potrafisz mnie naśladować. Dzisiaj pokazałeś swoją klatę w końcu, kiedy panowie się rozebrali. Widać było, że
różnica jest olbrzymia, natomiast przypominam tym wszystkim, którzy oglądając to zdjęcie, konkretnie to zdjęcie, krzyczą: zniszczy go, zabije go, zobacz jaki ma six-packi, zobacz jak jest potężnie zbudowany, a zobacz tego Tysona Fury, jak mu tłuszcz tam wisi. Zero znaczenia. Doskonale wiecie, że było mnóstwo takich walk. Mnóstwo takich walk, kiedy goście wyglądali jak tak zwany młody Bóg, jak ja to nazywam. I ten młody Bóg później z zębami orał ring. Tak to wygląda. Przypominam jeszcze raz. Powiedziałem, że już nie przypomnę, przypomnę. W 100% zasady pięściarskie. Tylko i wyłącznie. Sędzia, który będzie sędziował, jest sędzią pięściarskim. Wszystkie zasady boksu tutaj, no nie ma jak. Nie ma jak. Oczywiście Francis, tak jak powiedziałem, twierdzi, że on potrafi nie tylko trafić, ale potrafi, że umie zrobić wszystko, żeby ten cios doszedł. Przekonamy się. Przekonamy się. Kolejne stwierdzenie i kolejne zapewnienie, bo zrobił to podczas treningu medialnego Tyson Fury, że przecież ja tego Mader wiadomo kogo znokautuję. Po prostu go znokautuję. Mówię wam, że go znokautuję. Przez moment wydawało się, że tam może być odrobinę złej krwi, natomiast widziałem, że o ile wpasowywał się w tą rolę złej krwi Ngannou, no to Tyson nie wytrzymał, kiedy tam zaczął pokazywać te six-packi i zaczął się śmiać, bo nie wytrzymał. Widać było, że to jest wszystko w 100% na luzie. Nie powiem, że to jest ustawione, bo nie myślę, że to jest sprawa ustawiona. Myślę, że panowie coś tam spróbują razem zrobić. Natomiast jutro może wrócimy do tego, jak ta walka może wyglądać i może parę zdań o undercarcie, bo undercard jest naprawdę dobry. Wspominając o undercarcie, jeszcze takie zdanie komentarza. Mówiłem o tych trzech konferencjach prasowych. Pierwsza to była konferencja, bo mówiłem, Mahmudow, Bacole, Joe Parker i ich rywale, i to była ta im najmniej ważna część konferencji. Druga konferencja to była już taka bardziej ważna, bo ten co-main event to jest Adelaide kontra Wardley, który nie wiem dlaczego jest co-main eventem. To znaczy wiem dlaczego, bo to jest walka o tytuł jakiś tam brytyjski, nie mający żadnego znaczenia, europejsko-brytyjski. Natomiast no, prawda jest taka, że każde pieniądze świata, że przyjmuje, że Mahmudow, Joe Parker i wspomniany przeze mnie Bacole nokautują i Wardleya, i Adelaide. Bez żadnego problemu. Bez żadnego problemu. Natomiast tutaj kto co potrafi, było mniej ważne. Ważne było to, że tamta walka jest spora na rynek brytyjski. Pewnie te dodatkowe pay-per-view muszą wpaść. Czekamy. No, widzieliśmy, jak panowie dzisiaj wyglądają. Żaden specjalnie się nie musi przejmować wagą. Przypominam, to jest waga ciężka. W ogóle cała gala to jest waga ciężka, więc te jutrzejsze ważenie to będzie bardziej po to, żeby tych panów pooglądać i później po walce, ja w każdym razie tak zrobię, porównać, kto wyglądał super, a kto skończył z zębami na ringu. Tak to właśnie dzisiaj wyglądało. Nie za długo, bo meczyki trwają, poza tym jest wieczór. Ale chciałem wam zdać taką mini relację. Podobał mi się, wrócę jeszcze do Martina Bacole. Podobał mi się Martin Bacole w rozmowie z Takamem, z którym będzie walczył. Bardzo taki wyważony, natomiast również bardzo pewny siebie. Z jednej strony z szacunkiem, natomiast z drugiej wspominający również fakt, że był sparring partnerem Tysona Fury. Mówiąc, że jest w fenomenalnej formie, Tyson Fury bardzo współczuje Francisowi Ngannou, że się zdecydował na tą walkę, bo szacunek z jednej strony, natomiast nie masz żadnych szans. Na co Takam, to też taka fajna sprawa, no bo dwóch sparring partnerów, dwóch gości z pierwszej głównej karty, głównej walki wieczoru będzie się ze sobą biło, ponieważ Takam był sparring partnerem, jednym ze sparring partnerów Francisa Ngannou. Natomiast oczywiście mówi zupełnie co innego, zobaczysz takiej siły, to ja jeszcze u nikogo w życiu nie widziałem. Jestem mówiąc, porównanie Carlosa Takama z Tysonem Furym jako sparring partnera, zero wspólnego. Zero. Jeden i drugi kompletnie nic. Rozumiem, że chodziło o to, żeby było tak zwane live body. Natomiast nie chcę tu za bardzo wchodzić w jakieś takie
Pięściarskie dywagacje i rozkładanie na części pierwsze kto, kogo i dlaczego. Z powodu, że po pierwsze w skrócie zrobię to jutro, ale szczególnie jeśli chodzi o te główne walki wieczora, a po drugie dzisiaj tylko było o tej konferencji prasowej i ty wielka, gruba kiełbaso. Okrzyk. Wiedziałem, że wróci. To było 100% pewne, że ta gruba kiełbasa na 100% musi wrócić. Trzymaneczko, pozdrawiam Was, bawimy się dobrze, na razie.